Lubański rynek gościł strongmanów. Pokazy, którym przyglądała się cała rzesza mieszkańców miasta, zorganizowała Lubuska Federacja Strongman. Panowie, ja widzę, że przed Wami też są emocje, bo na co dzień nie spotykacie się z mężczyznami. Tacy jak w naszej budowie, to z reguły są postrzegani jako jakiś dziwni przestępcy i przykład wujek samo zło w rodzinie. Ale jeżeli to jest sportowiec, to zupełnie inaczej wygląda. Ale ciężko go rozróżnić, gdy taki mężczyzna jak ja idzie ulicą, prawda? Zdarzają się wątpliwości, czy na pewno dobrze zrobił, że zawitał do Waszego miasta, nie? Mam dużą nadzieję na to, że będziemy świadkami wielkiego przedsiębiorcy o charakterze sportowym, bo tak należy na pewno traktować wysiłek tych panów, którzy stoją tutaj i rozgrzewają się, a za chwileczkę będą rozgrzewać przede wszystkim dane do białości. Szanowni Państwo, niezwykle cieszę się, że organizator i panowie są obecni tutaj w Lubaniu. Mam nadzieję, że nie pierwszy i nie ostatni raz, że będziemy spotykać się tutaj na rynku czy w innych okolicznościach, w innych miejscach naszego miasta cyklicznie, czyli będzie to pierwsze takie, powiedziałbym, spotkanie ze strongmanami w Lubaniu, ale nie ostatnie. Będziemy oczywiście starać się, aby tak się stało w przyszłym roku i w latach kolejnych. Ja Państwu, żeby nie przedłużać, życzę przede wszystkim wielu, wielu wrażeń, a być może spośród tych młodych osób, które tutaj zawitały na lubański rynek, w przyszłości również wyrzeźbią się, bo tak to należy powiedzieć, patrząc na sylwetki tych panów, wyrzeźbią się wszyscy zawodnicy i wszyscy przyszli zwycięzcy i Pucharu Polski, ale również i międzynarodowych imprez organizowanych czy w Polsce, czy w Europie, czy na świecie. Strongmanom życzę sukcesów. Oczywiście zwycięzcą może być tylko jedna para. Niemniej jednak podejrzewam, że oddają Państwo wszystkie swoje talenta, wszystkie poty w to, żeby wygrać i zdobyć stosowną nagrodę. Także bardzo dziękuję i życzę przyjemnych wrażeń. Tomek Napierała, wielokrotny mistrz wyciskania na ławce. W dzisiejszym roku drugie miejsce, w zeszłym roku pierwsze miejsce. Półki gną się od medali. Do pary z Jankiem Kozakiewiczem prezentują dzisiaj Gniezno. Janek. Duży stres, prawda? Będziesz walczył dzisiaj pierwsze miejsce. Wiem, że już masz trzecie i czwarte. I drugi otwartek w zawodach Strzemieszowa, tak? Prezentuję cię Gniezno. Hej dla Gniezna! Ja już za sobą kilka debiutów w pucharach Europy w wyciskaniu sztangi leżą w Niemczech. Debiuta! Mateusz Kieliusz Kuczewski. Mateusz, to ty? Mateusz, jesteś bardzo wysoki. Zobaczymy. Trzymajcie za kciuki za niego tutaj, bo to debiuta. Rafał Benula, Tenra Marcinia. Rafał, podwójne obciążenie, organizator tych zawodów, wielokrotny mistrz waszych regionów strugi, polskie udział w zawodach, ósme miejsce do Arnold Classic, Konrad Marcinia, mniej doświadczony, ale potencjał wielki, 150 kg żywych mięśni. Przywitajmy ich. Prezentują szczer. Uwaga, proszę Państwa, szczególnie bliscy mojemu sercu. Południa Polski, Tomek Zaczyk, Sławomir Rafiński, hej! Chłopaki, liczę na to, że pokażecie im, jak się tutaj pewne rzeczy robi. Zawsze bardziej doświadczony Tomek. Już ma parę pierwszych debiutanckich startów za sobą. Na pewno lepiej mi odpuści. Zobaczcie, zaciągnął miny, nastawiliście chyba na wygraną. Mogą być groźni, mają dobrych nauczycieli, dobrych przyjaciół. Szósta para. Lawiszak Mariusz Kluczyk i Jarosław. Lawiszak Mariusz 39 lat. Ostatni krok przed 40. I super junior Kluczyk i Jarosław. Połączyli się dzisiaj w parze. Mariusz oczywiście stawia na przystojność, a ja... na doświadczenie. Brawo! Brawo dla nich. Radiator Bogatynia, team. Oczywiście specjalną prośbę Mariusza. Gronów, tak? Mariusz jest dumny, skąd pochodzi i chce podkreślić, że pochodzi z Gronów.
Sponsorem lubańskiego Pucharu Polski PAR był Urząd Miasta w Lubaniu. Znana Lubań jest oczywiście z tego, że wiele osób uprawia piłkę nożną. Mamy sekcję siatkówki. Teraz chcielibyśmy pokazać przede wszystkim młodzieży i lubaniakom, że można również uprawiać sport poprzez rzeźbienie swojej figury, bycie mocarzem. I mam nadzieję, że ta dzisiejsza impreza, gdzie panowie pokażą swoje umiejętności, zachęci wiele osób do tego, żeby po prostu popracować nad swoim ciałem i w przyszłości być może stać się również takim zawodnikiem Strongman. Mam nadzieję, że to się uda i w przyszłości będziemy mieli również spośród tych silnych mężczyzn przedstawicieli miasta Lubania. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Bogdanowicz uważa, że takie imprezy to doskonała forma zabawy dla mieszkańców Lubania. Wielu ludzi młodych ćwiczy kulturystykę tutaj w Lubaniu i myślę, że jak dzisiaj przyjdą tutaj, obejrzą to, co tu się dzieje, być może, że będziemy mieli również z naszego miasta takiego strongmana, który będzie również kiedyś reprezentował nasze miasto. Także życzę naszym zawodnikom również, żeby daleko zaszli w tej dyscyplinie. A jak to wygląda, to razem z Państwem będziemy dzisiaj oglądać tutaj i być może, że wiele będzie dobrego z tego. W siłowych konkurencjach wzięło udział 10 par. Celem Lubuskiej Federacji Strongman jest dotarcie do ludzi młodych, jak i starszych i pokazanie im, na czym polega dobra zabawa w uprawianiu tego specyficznego sportu. Zacząłem tą pasję, jak miałem 16 lat, także przez kolegę, który mnie trenował na siłowni, no i tak dalej ciągle. Teraz mam 20 lat i dalej brnę w to. To są niestety koszty stresu. Na treningach wszystko wychodzi łatwiej. Zasuwaj! Ludzie, proszę o dopis! Chyba przyszło powtarza, to jest do końca! Czyliście mamy! Pochodzi! Pochodzi! Już jest parę metrów! Tu są sobie na nimi spokojnie i zasuwa! Uspokój się, uspokój. Dobrze o to. Znów! Jeszcze troszkę, jest całe na nimi na górze. Jeszcze troszkę! Chłopaki, to jest bardzo trudna pozycja, bardzo zaleta. Dziewczyny, nie przyglądajcie się po środkom. Spójrzcie na jego tors. Omija, dobrze. Słuchajcie, ręka jest bardzo krótka, tylko jedna ręka właściwie się trzyma. Dalej, chłopaki, dalej. Niemożliwe, żeby to zrobić. Przed nimi wielkie wyzwanie.
Rafał Gomuła. Rafał Gomuła z Lubuskiej Federacji Strongman wysoko ocenił poziom startujących zawodników. Organizujemy takie imprezy po całej Polsce zimy. W tej chwili dzisiaj akurat jest Puchar Polski Pary Strongman 2011. No, przyjechali ludzie no, praktycznie z całej Polski, tak? Bo Starnowa, z Poznania, z Gniezna. Także impreza jest no, na wysokim poziomie. Ciężary są odpowiednie jak to na Puchar Polski. Chłopaki no, dźwigają walizki, były na prawie 300 kg w dwóch dłoniach. Także no, w dalszym ciągu walka jest, zacięta jest. Jak będzie do końca, no to zobaczymy. No, najlepsi wygrają. 130 kg, 140 kg i jedną ręką 70. 17,81, niecałe 20 sekund. No ja nie wiem, co oni chcieliby zrobić, aby tak wpadli gdzieś, jako grupa antyterrorystyczna. Zaliczony. 130 kilo lat. Jeszcze raz podejść, spokojnie. Próbuj. Hop. Wow, jeszcze raz, czas do góry. Jeżeli on nie ukończy tego boju, jedno nakłady dla niego, żeby zacząć. Zobacz, jak dzieci cię masowują. Mocno już znów wybił. Znów, już znów mocno. Podejść, spokojnie. I hop. Maksymalnie 2 minuty. Jeżeli się nie uda im to wykonać w tym czasie, niestety oni będą mieć 0 punktów za tą konferencję. To emocje. Mateusz, nic się nie stało. Posłuchaj, to nie jest jeden na tych zawodach. Poczekajcie, nie uciekaj Mateuszu. Ja wiem, że masz wielką wolę walki i emocje się rzucają, ale nie wyciskałeś wcześniej takiego ciężaru, prawda? Ciskałem. Ale na joku? Tak. To dzisiaj tak nerwy poszły, pompa, tak po pierwszej konkurencji nogi znikły chyba trochę, nie? Bo to jest duży wysiłek tlenowy. Chyba tak. Ja ci mówię, że tak, a i w następnym roku będzie lepiej. No nic, nie udało się podejść do rekordu, ale gratulacje, jesteście najmłodsi, ale widzę bardzo waleczni. W rywalizacji wzięli też udział sami widzowie. Dobrze, nie wiemy. Buty ortopedyczne, Sławek, nie możemy tego ryzykować, sorry. Jak ty masz piłki, to chęć mogę, ja ostatnio jestem zaskoczony. No i buta, kolego, za szybszy. Ale kolego. No kurde, nawet moje magiczne obowiązki nie pomogło. Najpierwsza. Bardzo poważnie do tego podejścia. Pytania w Polsce, co jeszcze mieszkania myślę. Mówię, ale walczy chłopak. To będzie pewnie dość najlepszy. Odpowiedź. 70 kg jedna. Tak, no to ten zabrał 70, ja powiem, że 50 to ma chłopcy. Oni dostali 20 kg, zgodnie się. Jeszcze troszkę.
szafę. Wszystko to porządnie. O! No, 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 i zobaczcie. Kto to zobaczy? Ludzie nie śmiały tego, ale się już nie walcza. No zasuwa, super! Wspaniale! Jeszcze troszkę, dawajcie, jeszcze raz, dajcie! I zwracam, odłożył. 19-15. Siłacze przenosili różnego rodzaju ciężary, a nawet ogromne opony samochodowe i same pojazdy. Się zmobilizować. W końcu to jest ostatnia finałowa konkurencja. Bo to jest ważne, tak samo dla oglądających. Dawaj!
Może nasz zawodnik nie ma aparycji akwizytora, bo gdyby zapukał do naszych drzwi i chciałby nam sprzedać jakiś drogocenny przedmiot, sądzę, że nie umielibyśmy absolutnie mu odmówić, bo ma tak miłe, absorbujące spojrzenie i wyraz twarzy, że każdy przedmiot w jego rękach uznalibyśmy niezbędny dla naszego życia.